Dzień dobry. Kolejna odsłona naszej wakacyjnej lekcji, tym razem krótka opowieść o Albanii, bo właśnie tutaj się teraz znajdujemy i troszeczkę informacji, które warto sobie zapamiętać i warto też to Państwo odwiedzić, chociażby właśnie na wiele wątków historycznych, które możecie tutaj spotkać. Zacznijmy jednak od podstawy. Sama Albania nie jest dużym państwem, bo ma 28 tysięcy km kwadratowych i zamieszkuje ją około 3 milionów osób. Od 2014 roku Albania jest państwem kandydującym do Unii Europejskiej. Stolica Tirana i tak naprawdę chyba większości z nas Albania kojarzy się ze słońcem, z relaksem, z miejscem, gdzie my możemy sobie wyjechać na wakacje i odpocząć. Historia Albanii jest dosyć, powiedzmy to, krótka, bo państwo Albania powstało dokładnie 28 listopada 1912 roku. Wtedy to została ogłoszona niepodległość Albanii. Dosyć krótko to państwo było niepodległe, bo później znalazło się pod panowaniem Mussoliniego, ale zanim powstała Albania, to jej historia jest dosyć zawiła. Słuchajcie, ona przechodziła z rąk włoskich, przez troszeczkę tam nawet wpływy greckie były, po ręce tureckie i pod rządami tureckimi Albania była stosunkowo długo. Była też zaliczana do, jako państwo, które należało do Bułgarii chociażby. Jakie mamy, postaram się Wam Albanię tak streścić w plusach i minusach. Oczywiście zaczniemy sobie od plusów. Niesamowitym plusem jest historia Albanii, którą my tak naprawdę znamy bardzo, bardzo pobieżnie. Mamy tutaj trzy postacie, które dla Albańczyków są takimi czołowymi postaciami. Pierwszą postacią, polecę tak troszeczkę chronologicznie, będzie Skanderbeg. Skanderbeg pochodzi ze znamienitego rodu Kastrioti, rodu albańskiego. Sam Skanderbeg bardzo długo działał w armii sułtańskiej pod rządami tureckimi, ale w pewnym momencie nie spodobało mu się to i rozpoczął swoją własną walkę. A o co? Ano w XV wieku teren dzisiejszej Albanii zajęli Turcy. Skanderbeg nie chciał się z tym pogodzić. Trzykrotnie odparł atak turecki. Stał się takim bohaterem właśnie narodowym, walczącym o niepodległość Albanii. Udawało mu się to dosyć długo. Niestety czwarty atak turecki to już było moment, kiedy Turcy pokonują i zajmują teren Albanii. Co jeszcze? Razem ze Skanderbegiem działał inny wojownik, którego dzisiaj mamy tak naprawdę w walucie albańskiej, ponieważ waluta albańska są to leki. Nazwa tej waluty pochodzi od imienia jednego z przywódców, który walczył właśnie ze Skanderbegiem. Nazwisko Skanderbeg jest znane w całej Europie. Ja też go nie znałam do końca, chociaż tam z historii jedną rzecz oczywiście wiedziałam, bo na przykład wiedziałam, że jest jednostka wojskowa niemiecka, która nosiła nazwę Skanderbega, z tego względu, że walczyli, w tej jednostce byli właśnie Albańczycy. Ale słuchajcie, gdzie możemy znaleźć Skanderbega? W Polsce możemy znaleźć. Możemy znaleźć m.in. w Gdańsku na jednej z kamienic. Ja zapraszam tutaj w tym momencie na bloga, kiedy pojawi się opis Albanii, na pewno wrzucę tą informację. Skanderbega znajdziemy też u Vivaldiego. Vivaldi napisał operę o tym samym tytule i znajdziemy też w literaturze. Co jeszcze możemy dodać? Możemy dodać, że na przykład ta postać ma dzisiaj w Krui swoje własne muzeum. Także bohater narodowy, bardzo znany i bardzo tutaj ceniony. To byłoby chyba tyle o Skanderbegu. Jeszcze tylko zerknę na ściągę swoją. Tak, kolejna rzecz, kolejna postać znana na tym terenie, XVIII-wieczny Ali Pasza.
Ali Pasza to jest, można powiedzieć, taki zarządca terytorialny, ponieważ określenie pasza oznacza zarządca. Ali służył u boku sułtana za swoje zasługi, bardzo dobre, otrzymuje ziemię, zarządza nimi, między innymi też jest tutaj na terenie Albanii. Buduje kilka twierdz, które ten teren bronią. Takie twierdze można zobaczyć w kilku miejscowościach. I jest to bardzo dobry zarządca, ale coś się dzieje. Był tak samodzielny, że w pewnym momencie sułtanowi nie spodobały się jego rządy. Te rządy były coraz bardziej samodzielne i sułtan wydaje wyrok, każe ściąć Ali Paszę i przywieźć sobie jego głowę. I tak niestety Ali Pasza kończy, ale tutaj na trasie znowuż Albanii, znowuż będę Wam też zaznaczała w opisach później, w których miejscach i rzeczywiście mamy dosyć sporo tych zamków, chociażby w Porto Palermo mamy taki zamek, który kazał wybudować Ali Pasza. I trzecia postać związana z Albanią, chyba najbardziej znana gdzieś tam dla uczniów, bo ona się właśnie pojawia nam na lekcjach, to jest Enver Hoxha. Enver Hoxha, urodzony w Gjio Castro, czyli mieście kamiennym. Enver Hoxha, komunistyczny przywódca po II wojnie światowej, który w pewnym momencie zrywa współpracę ze Związkiem Radzieckim, nawiązuje współpracę z Chinami, dyktator, i on miał taką, można powiedzieć, że manię prześladowczą, bo wyobraźcie sobie, że jak on zerwał stosunki z Rosją, a dosyć dobre były te stosunki, bo chociażby wybudował tutaj port dla łodzi podwodnych, otrzymał od państwa rosyjskiego 6 takich łodzi podwodnych, to kiedy zerwał stosunki, dostał takiej jakiejś fobii, że wszyscy będą chcieli tą Albanię zaatakować. I miał pomysł, żeby każde gospodarstwo, każdy obywatel miał wybudowany swój własny schron. Docelowo tych schronów miało być dla rodzin około 1 000 000, ale dzisiaj na terenie Albanii mamy około 200 tysięcy schronów, które mają różne funkcje. Znajdują się tu i studio tatuażu, i dyskoteki, ale też znajdują się takie dziwne obiekty, które stoją przy gospodarstwach domowych. Z czego jeszcze słynie Albania? Na pewno mamy tu 3 miasta, które zostały wpisane do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będziemy mieli tu Butrit, Butrit to są tak zwane bałkańskie Pompeje. Tam mamy pozostałości starego miasta. Będziemy mieli właśnie Gjio Castro, czyli miejsce, gdzie urodził się Enver Hoxha, ale nie z tego względu jest to wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a bardziej właśnie na to kamienne miasto, ponieważ w Gjio Castro dachy domos przykrywa się takim płaskim kamieniem i stwarzając takie wrażenie, jakby to miasto było całe wykonane z kamienia. I miasto, w którym akurat dzisiaj jestem i nagrywam dla Was tą informację, to jest miasto Berat, miasto tak zwanych 1000 okien. Skąd takie określenie? No to nie jest 1000 okien. W języku albańskim mamy 2 określenia. 1000 okien oraz jedno nad drugim praktycznie brzmi tak samo. I rzeczywiście w tym mieście okna, no nie ma tych 1000 okien, ale jest ich dużo, ale budynki budowane są, tak jakby nadstawki są jedno na drugim, bo jest to robione na wzgórzu. Albania słynie, jeżeli chcemy odpocząć, to na pewno mamy 3 miejscowości wypoczynkowe. Mamy Durres, Florę i Sarandę. Jeszcze do tego dochodzi Ksamil, więc tutaj to jest miejsce na odpoczynek, ale też mamy naprawdę bardzo fajne rzeczy do oglądnięcia w tym państwie, bardzo dużo wiedzy historycznej. Powiedziałam też, że postaram się opowiedzieć o minusach, chociaż no nie fajnie jest mówić o minusach, lepiej mówić o plusach. Ale są takie minusy. Ja uważam, że minusem są na pewno drogi. Mówię o tych drogach pobocznych, bo te dojazdowe do głównych punktów wypoczynkowych super. Minusem może być to, znaczy nie może być. Słuchajcie, to jest minus w Albanii niesamowity. Ekologia. Niesamowite zanieczyszczenie brud, wyrzucanie śmieci do lasów, przy drogach. To uważam i głośno o tym będę mówiła, że jest to minus Albanii. I to by były 2 takie największe minusy. Poza tym naprawdę
pomimo tego, że kojarzymy w Albanii jako miejsce wypoczynkowe, miejsce ciepłe, z dostępem do fajnych dwóch mórz, bo i do Morza Adriatyckiego, i do Morza Jońskiego, to warto tutaj przybyć, chociażby ze względu na tą dosyć ciekawą historię. I można Albanię zwiedzić takim szlakiem, jak ja sobie wytyczyłam, czyli szlakiem Envera Hoxhy oraz szlakiem Ali Paszy. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.